Do udziału w uzupełniających wyborach do Senatu zachęcali dziś w Suwałkach przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Na zorganizowane w tej sprawie spotkanie przyszło około 30 osób. Podczas swoich wystąpień przedstawiciele KOD-u wyjaśniali, czym jest Komitet Obrony Demokracji i zachęcali zebranych, aby 6 marca poszli do urn wyborczych. Tego dnia mieszkańcy powiatów augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego, zambrowskiego, Łomży i Suwałk będą wybierać senatora. Głosowanie jest konieczne, bo wybrany w ubiegłym roku Bohdan Paszkowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, został wojewodą i nie pełni już mandatu senatorskiego. O senatorski fotel zabiega 6 kandydatów. Bogusław Murawko, koordynator grupy KOD Podlaskie, wyjaśnił, że nie namawia do głosowania na konkretnego kandydata, tylko prosi, aby wyborcy poszli do urn oddać głos. Nie nakłaniamy do głosowania, jak powiedziałem, na każdego z nich, byle wziąć czynny udział, pokazać, że Podlasie żyje, żebyśmy nie mogli sobie zarzucić, że coś się dzieje bez nas, o nas. KOD to ogólnopolski ruch obywatelski. W Suwałkach liczy 55 aktywnych członków. Powstał jesienią ubiegłego roku po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Jak powiedział Murawko, to reakcja na zmiany, jakie Prawo i Sprawiedliwość prowadziło w kraj. Zaniepokoiły nas zmiany, jakie zaczęła partia rządząca wprowadzać w kraju i tempo wprowadzania tych zmian. Tempo, sposób, w jaki je wprowadzano, bo były to zmiany wprowadzane bez poszanowania dla konstytucji, wprowadzane nocą, bez żadnych konsultacji społecznych. Wszystko. Suwalska grupa dotyczy 55 członków, Podlaska około 180 czynnych.